stawili się naczelnicy rodzin pokoleń synów Gileada, syna Makira, który był synem Manassesa z pokoleń potomków Józefa, i przedstawili Mojżeszowi oraz książętom, naczelnikom pokoleń, następującą sprawę. Pan nakazał tobie, Panu naszemu, dać Izraelitom losem kraj w dziedzictwo. Otrzymał również Pan nasz od Pana Boga polecenie, żeby dać dziedzictwo naszego brata Selofhada jego córkom. Gdy one poślubią męża z innego pokolenia Izraelitów, ich część będzie odłączona od działu naszych przodków, a dodana zostanie do działu pokolenia, z którego mężów poślubią. Więc nasza część otrzymana losem zmaleje. Gdy nastanie dla Izraela rok jubileuszowy, wtedy ich dziedzictwo będzie na zawsze już należało do pokolenia, do którego weszły przez małżeństwo. A posiadłość pokolenia naszych przodków pomniejszy się właśnie o ich dziedzictwo. Wtedy Mojżesz dał taki rozkaz Izraelitom na polecenie Pana. Słuszne jest zapatrywanie pokolenia potomków Józefa. Oto, co Pan rozporządził w sprawie córek Selofhada. Mogą wyjść za mąż, jeśli zechcą, ale mogą poślubić jedynie męża z rodu swego pokolenia.